Cześć, tu Ernest! Ostatni update przyniósł nam nowe sposoby na zabawę, niesamowite skiny, sekrety i nie tylko! W tym filmiku zaczniemy od drugiego sezonu. Tym razem mam konkrety. Po ostatniej dużej aktualizacji, na północny wschód od wieży ze szczeliną bramą, pojawiły się tajemnicze, niezniszczalne bambusy całkowicie bez kontekstu. W tym tygodniu zniknęły. O co tutaj chodzi? Wenzo z Twittera doszukał się w tych gry kilku informacji, które mogą to rozjaśnić. Mianowicie, Fortnite pracuje nad nową miejscówką w stylu japońskich dojo. Dodano też linijkę kodu NPC-ów, które pojawiałyby się w biomie bambusowym. To podpowiada nam, że w następnym sezonie pojawi się miejscówka Dojo. Na niej twórcy gry mogą kontynuować motyw rycerzy, dodając do gry samurajów. Na miejscówce w klimacie Pagód Pomyślności z rozdziału pierwszego. Wenzo zauważył też, że powstają nowe skiny z tych oto oficjalnych konceptów. I na przykład ten tygrys idealnie pasuje. Oprócz tego, dwa tygodnie temu do gry dodano szczelinę klanu Lisa. Po zbliżeniu się do ich gromadki wyskakiwał dialog o tym, że nie mogą zostać w tej rzeczywistości, po czym znikali. W tej aktualizacji ta szczelina nie przynosi już jednego lisa, a ściana została zniszczona. Klan Lisa jest blisko związany ze światem w motywie Pagód Pomyślności i kultury japońskiej, więc być może to kolejna podpowiedź. A już za 9 dni wychodzą finalne części wyzwań o Szczelinobramie. Dalsze wycieki wskazują na to, że czwarta część rozkaże nam wprowadzić koordynaty do Szczelinobramy, otworzyć portal i rozszyfrować coś. To brzmi bardzo podobnie do zadań z rozszyfrowywaniem starożytnego tekstu ostatniej rzeczywistości. W piątej części zbudujemy teleskop, aby przyjrzeć się gwiazdom. Być może chodzi tu o gwiazdy widoczne z wyspy startowej, albo odległe statki ostatniej rzeczywistości. Wszystko jest możliwe. Tutaj chciałbym przekazać uznania dla Ako z Twittera. On często wpada na takie właśnie ciekawe pomysły. Oprócz tego dodano dźwięk zepsucia się szczelinobramy. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie. Wyspę przejął syndykat szemranych szubrawców. W trzech różnych miejscach na mapie zamontowali skarbce, które są strzeżone przez wiernych członków tej organizacji, na czele których stoją bossy. Boss, po zlikwidowaniu, upuszcza kartę prowadzącą do skarbca, gdzie czeka na nas mnóstwo cennych przedmiotów. Poza toną broni, amunicji i leczenia, na ziemi stoją całe jęgi ze złota, wyrzucające sztabki złota. Szybrani szubrawcy przynieśli też ze sobą szereg nowych egzotyków. Wypadają one z bossów, specjalnych skrzynek szybranych i nie tylko. Każda z nich ma coś innego do zaoferowania. Strzelba przełamująca ma takiego kopa, że niszczy wszystkie struktury na jednego strzała. Wybuchowy Red Eye strzela eksplodującymi pociskami. Te pociski mają fizykę, więc trzeba brać pod uwagę ich spadek. Sam wybuch zadaje 30, a trafiony gracz otrzymuje 60 punktów obrażeń. Strzelba przyspieszająca zwiększa naszą prędkość ruchu i szybkostrzelność wraz z obrażeniami zadawanymi wrogom przy jej użyciu. Pistolet maszynowy klepu daje nam nieskończoną staminę i automatycznie przeładowuje się podczas sprintu. A PM Zryw Mag za to daje nam po przeładowaniu chwilowy efekt zrywu punktu zerowego. W skarbcach i niektórych miejscach na wyspie znajdują się konsole szemranych z kilkoma przydatnymi usługami. Rozstawili oni również swoje automaty, które oferują nowe egzotyki albo wybrane bronie i amunicje z różnych kategorii. Ponadto na pole bitwy zawitało z powrotem 6 broni. Deagle, podwójne pistolety, heavy snipy, pistolety z tłumikiem oraz dwa egzotyki. Dwójki skokskał i snajperka hukowa. Te dwa ostatnie to rzadkie itemy do znalezienia w skrzynkach szemranych, w holoskrzyniach za dwa klucze i z jednego ze czterech nowych rozszerzeń czy dającego losową broń egzotyczną. Drugim nowym perkiem jest nadwyżka do snajperek, dzięki któremu nasze snajperki pomieszczą dodatkowy nabój w magazynku. Ulepszenie klucznik przyznaje nam dwa klucze do holoskrzyń, a ostatnie strzały powoduje, że dwa ostatnie strzały z pistoletów zadają dodatkowe obrażenia. Nasze gangsterskie wybryki nie obejdą się jednak bez echa z uwagi na przypał. Z każdą likwidacją i kradzieżą rośnie poziom przypału wokół naszej drużyny, a przy ich telefonach można kupić przypał. Są cztery poziomy, z czego każdy ma jakieś korzyści. Na pierwszym poziomie zlikwidowanie przeciwnicy dropił więcej sztabek złota. Drugi poziom zwiększa naszą prędkość ruchu o 15% i poza walką regeneruje punkty zdrowia. Na trzecim poziomie poruszamy się o 20% szybciej, a nasze zdrowie regeneruje się do 150 punktów. Na czwartym poziomie nasza prędkość rośnie o 25%, a regeneracja zdrowia i osłony aż do pełna, co jest niesamowicie OP.
Przypałem grabimy sobie u henchmenów. Do tego możemy pojawić się na minimapach wrogów, a także stajemy się dla nich bardziej widoczni na tle otoczenia. Zbrodnia popłaca! Za wygranie meczu podczas tego eventu otrzymujemy parasolkę, która fajnie świeci w nocy. I to nie wszystko, bo w menu głównym aktywowano specjalną zakładkę z nagrodami. Na czas tego wydarzenia zbieramy punkty niesławy, za które jak widać można zgarnąć dużo nagród, a finalnie skina. Poziomy można kupić za fałdolce albo nabijać niesławę wykonując specjalne zadania. Dodatkowo za wykonanie etapu wyzwań otrzymujemy złocony as szemranych szubrawców. Za zebranie 5 takich asów do naszej szafki trafi plecak złotej czaszki. Po odblokowaniu jej do zdobycia będą kolejne stopnie zaawansowania czaszki, kończąc zadania czachy na bogato. W tych dostępnych do końca sezonu pierwszego zadaniach będziemy zbierać likwidację. To dalej nie wszystko. Za wbicie 4 poziomów na specjalnej stronie, która ujrzy światło dzienne w najbliższy wtorek, otrzymamy 4 kolekcjonerskie itemy do szafki. Na ekranie teraz widzicie, jak wbija się każdy z poziomów. To będzie bardzo proste. Z takich innych zmian na polu bitwy, to spotkacie tu teraz kilku rekrutów Inferno do wynajęcia. To dlatego tak dużo ich biega po wyspie z przeciwnikami. Kruki? Wyginęły, a przynajmniej na czas tego eventu. Na ten czas wyłączono również motorówki, łuki oraz perki z nimi związane. Te dwa perki za to będą dostępne tylko na czas tego wydarzenia i z tego właśnie powodu bardzo często wypadają. Motocykle za to mają 100% szans na pojawienie się w swoich miejscówkach. Meduzy pojawiają się teraz w trójkach zamiast w piątkach, a strumienie powietrzne zostały z powrotem włączone. Do momentu! Gracze odkryli błąd, przez który można było wejść w lot w dowolnym momencie po użyciu strumienia. Dlatego też zostały znowu wyłączone. Rzućmy okiem na nowe skiny. Słuchajcie, to jest mega. Do sklepu wejdzie para skinów, które będziemy mogli modyfikować na potęgę, używając graffiti i gradientów. Te dwa oto skiny to czyste płótna, na których do wyboru mamy 16 punktów, gdzie można namalować dowolne graffiti z szafki. W ustawieniach można wybrać nasycenie kolorów każdego z graffiti, poziom podniszczeń i wielkość, a bazę będzie można pokolorować. Do tego będziemy mogli wybrać spośród 6 różnych masek, z czego 5 i do tego jeszcze 10 graffiti będą do odblokowania za wyzwania dołączonych do tych skinów. Skin męski i żeński mają w plikach oddzielne zestawy zadań, które polegają na wydawaniu złota. W sklepie za to już jest nowy pakiet zadań awansu Wartownika Aksjonu. W cenie 1200 fałdolców otrzymujemy prześwietny ubiór ze stylami oraz zadania. Polegają one na zbieraniu żetonów awansu. W sumie do zdobycia będzie aż 28 poziomów karnetu, 3 przedmioty i style do skina. Zadania z tego pakietu będą dostępne do końca sezonu. Niedługo wejdzie nowy szmaragdowy zestaw FNCS z okazji finałów tego turnieju. Jest bardzo ładny. Innym nowym skinem będzie Ned z Ratowania Świata. I będzie on w pakiecie do Ratowania Świata. Ma bardzo fajny animowany plecak robocika Kevina bawiącego się apteczką. Słyszałem, że to nawiązanie zrozumie każdy gracz RS. Z ukrytych skinów to dwoma z nich byli Sam Wilson z Marvela w roli Kapitana Ameryki i Bright Star. Już są w sklepie! Na tym się jednak nie kończy. W pliga gry pojawiła się wzmianka o wyzwaniach Creed'a. Krążą teorie, że chodzi to o tego Creed'a z filmów, co oznacza, że to może być kolejna, nadchodząca współpraca na premierę trzeciej części Creed'a na pierwsze dni marca. Ekran wczytywania ekipaki za to potwierdził, że tak oto będzie wyglądać skin do marcowej ekipaki. Na koniec dam znać, że obecny sezon został skrócony z 10 do 8 marca. Z tej okazji 2 marca zostanie aktywowany każdemu super doładowanie expa, co ułatwi wbijanie poziomów. I to na razie tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.